Dziś zapraszam na film o frezowaniu kolektora wydechowego od Nissana Patrola 4,2 litra. Jest to kolektor wykonany ze stali niedrzewnej przez samego klienta. No tutaj były poprawki, bo był troszeczkę popękany. No i trafił do mnie na frezarkę ALG200. No tu już widzicie końcówkę, ostatni przejazd, bo troszeczkę nie miałem freza 120, bo jakbym miał freza 120, to by praktycznie można było przejechać na jednym razie, ale to by było, wtedy było super. Ale i tak wyrównaliśmy ten kolektor, bo wydechowy, bo miał skrzywienia na tej długości 600 mm. Około 2 mm, czyli był bardzo, bardzo wykrzywiony. Pod każdy wydech, tutaj widzicie, wchodzi jedna uszczelka, także one są oddzielnie wszystkie zrobione. Tutaj jeszcze została tylko, zostanie kosmetyka, żeby zrobić faski, żeby te spaliny mogły płynnie wychodzić z głowicy. Tutaj jest frez 90 i właśnie jest troszeczkę za wąski. No jak frezowałem od tamtej strony, od prawej w kierunku lewej, no to troszeczkę zaczął frez drżeć i musiałem go troszeczkę lekko po swojemu podostrzyć i teraz zobaczcie, jakie ładne wióry. Już zaczęły się robić wióry, tak by powiedzieć, fioletowe, drobne. Zaczął frez szarpać i drżeć. No i po tym takim lekkim liftingu, przeostrzeniu, to zupełnie lekko zaczął sobie, tak jakby powiedzieć, frezować. Drgania znikły i powstają bardzo ładne wiórki. No tu jest, są specjalne uszczelki. To są jakieś z blachy wzmocnione. Tu widzicie, tam jest kolektor, takie wyjście na turbinę, bo tu jest przerobiony, bo oryginalnie w tym samochodzie turbiny chyba nie ma. No teraz zobaczcie sobie z drugiej strony. Także ta frezarka stoi praktycznie w ciągu roku, jest rzadko przeze mnie używana. Ostatnio nacinałem na niej 40 kół zębatych. Tu zobaczcie, jaka jest prędkość. Prędkość jest 150. Jeśli czerwone, i posuw jest 18. Tu zobaczcie, jak się obraca. No, skala jest do dorobienia, ale jak to się mówi, ta frezarka była kupiona za niewielkie pieniądze, praktycznie no troszeczkę więcej niż jeszcze na złomo. Także ogólnie to jestem z tej frezarki też bardzo zadowolony. Znam tą maszynę bardzo dobrze. Miałem tak w konserwacji takich 6 maszyn. Od czasu do czasu tam trzeba było rozebrać śruby, suporty, poregenerować tulejki. Także chciałem ją z tego względu, że ma wolne obroty i wolne posuwy. Tak, i zarówno ma posuw przyspieszony, tam się reguluje za pomocą dźwigni z prawej strony. O, taka gałka po prawej stronie, widzicie, pod korbką. To jak ją się przyciśnie, to się włącza przez posuw przyspieszony. No i praktycznie tylko w Imadle 161, no i musiałem po pół milimetra, jak to się mówi, jechać, żeby nie nastąpiły drgania i żeby się nic nie uszkodziło. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.